Kirk Douglas i James Coburn w filmie Sięgnij po broń. W pozostałych rolach muzyka scenariusz reżyseria. Chcesz mnie zastrzelić? Nie widziałem jeszcze kija z cynglem. Będziesz musiał mnie zatłuc. Też nie masz broni. Mój najlepszy kapelusz, jedyny. Chodź tu, nie chciałem cię przestraszyć. Jak ci na imię? Mojżesz. Czemu nie w szkole? Nienawidzę jej. Nieuk nic nie osiągnie. Wielu sławnych ludzi nie umiało czytać i pisać. Na przykład Billy Kid. Billy, ten Water. Ciągle żonglował rewolwerami, a umiał tylko jedno. Strzelać. Wracaj do szkoły. Patrz, konie poniosły. Zrób coś. A co ja mogę? Zatrzymaj je, nie jesteś stary. Thank you.
Co ty sobie wyobrażasz, smarkaczu? Powodzisz jedną ręką? A co miałam robić? Czemu powodzi kobieta? Woźnica porzucił nas w Ridge Ridge. Poszło o pieniądze. Wtedy pani się ofiarowała. Chcę was zabić. Zapraszam na nasze wieczorne przedstawienie w najbliższym miasteczku. Proszę zabrać przyjaciół. Przedstawienie? Urywki z Szekspira, coś z Juliusza Cezara, konsek z króla Lira, fragmenty snu. Można się będzie zdrzemnąć. Panie Gibson, nie dojedziemy do Bell City. Udało ci się, byłeś wspaniały. Nieprawda. Normalnie spadłem. Dziękuję. Co masz na plecach? Bliznę od kuli? Ślad po ospie. Jak się nazywa to miasteczko? Bell City. Nie warto jechać. Tam nigdy nic się nie dzieje. Charlie Tucker twierdzi, że najciekawsze, co się może zdarzyć, to jak ptak narobi komuś na kapelusz. Charlie Tucker? Mój przyjaciel. W dwóch przypadkach trzeba zachować ostrożność. Kiedy wybierasz sobie kobietę i kiedy wybierasz przyjaciela. Pamiętaj o szkole. Proszę wymienić lewą przednią podkowę. Stodole cię chowali? Pasujesz? Whisky. Twoje 20 i jeszcze 10. Twoje 10 i 100. To miał być przyjacielski poker. Ja ci dam przyjacielski. Skąd droga prowadzi? Kim jest ten mały pyskaty? To Reggie Bell. Pół miasta to własność jego ojca. Nie daje się z dołu. Dalej. Dwie. Zaczynajcie. Był już pan w Bell City? Nie. Jestem Leonard. Miło mi. Kto ma szczęście w kartach, ma je też miłości. Można się przysiąść? A ma pan pieniądze? Rozdawaj. Powieść o Harrym Przystojniaku w Holandzie.
Drogi panie, usiadł pan na gnieździe szerszeni. Ile? Dwie. Wszystko jedno jakie. Dwie. Ernie, daj panu parę asów. Nie chciałbym, by odszedł z niczym. Asy będzie miał na pamiątkę. Zaczynamy. Dwieście. Odpadam. Rzuciłbym więcej, ale nie chcę pana odstraszyć. Poskubię go powoli. Pańskie 200. I 200. Odpadam. Radzę nosić kapelusz. Słońce wypaliło panu mózg. Pańskie 200 i 200. Wypaliło mi nie tylko mózg, ale i oczy. Widzę tylko 200. Proszę się nie martwić. Chcę zobaczyć Force. Jest w banku. Zaczekam. Mnie się spieszy. To czek. Tutaj każdy bank wymieni go na gotowiznę. Poświadczę czek Reggiego. Biorę. Nie bierze pan. Walety na czwórkach. Poker od króla. Próbowałem sobie przypomnieć, ale chyba jeszcze nigdy nie grałem z takim łajzą. Dziękuję panom. Jest. Nie w szkole? Już po lekcjach. Wybij sobie z głowy Billego Kida. Potrafił zabijać, ale nie umiał żyć. Pan Holland? Uciekajcie. Dokąd pan idzie? Do banku. Nie może pan. Nie? Wolelibyśmy, by opuścił pan Bell City. Kiedy wymienię tę karteczkę na gotówkę, wyjadę. Prosimy. Wyjadę natychmiast po wyjściu z banku. Nie wejdzie pan tam. Dostałem czek od pana Bella. Jak mam odzyskać pieniądze? Będą twoje, jak krowy zaczną latać. Reggie, wygrałem je uczciwie. Uczciwie? A to mu się udało. To rabuś, morderca. Fakt, to Harry Przystojniak Holland.
Robiłem rzeczy, któreś nie pochwaliłby żaden kapłan, ale swoje odsiedziałem. 15 lat. Oszukiwałeś. Uważaj, co mówisz. On mi grozi. Przymknij się. Nie chcemy awantur. Ja też nie. Proszę wsiąść na konia i odjechać. Najpierw odbiorę $200. Nie wejdzie pan do banku. Nie pierwszy raz szeryf celuje mi w plecy. Ale żadnemu nie udało się trafić. Zrozumiał pan aluzję? Ty się go boisz. Przymknij się. Pogadam z twoim ojcem, kiedy wróci, będziesz miał się spyszne. Odbierze ci gwiazdę. Szeryfie, co robimy? Przykro mi, ale szeryf, ten świstek wart jest $200. Nie mogę. Wypłacaj. Co pan zrobi z pieniędzmi? Oni pana stąd nie wypuszczą. Co za miasto? Ładnie pomalowane, spokojne, zadbane, czyste. Nie tylko ludzie cuchną. Wypłacam z banku moje własne pieniądze, a zachowuję się, jakby to był napad. Przecież uczciwie je wygrałem. Tracę poczucie humoru. Pan jest Harry Przystojniak? Do domu. Jesteś tu szeryfem i masz obowiązek. Nie pozwolę, żeby wyjechał z moimi pieniędzmi. Zabrał mi je. Zamknij się. Oszukiwał. Szeryfie, wezmę konia, bo pieszo do Meksyku iść nie zamierzam. A właśnie tam się wybieram. Niech mi ktoś pomoże. Niech mi ktoś pomoże. Nie nasza sprawa. Lekarza. Ja sprowadzę. Czego się gapicie? Ostrożnie. Wyłazi. Mam, proszę. Nic panu nie będzie, jak się nie wda zakażenie. Proszę zeszyć. Przyszywać to ja mogę najwyżej guziki. Co takiego? Nie jestem lekarzem. Tylko dentystą.
$5. Trzy. W wiłkach. Dziękuję. Może doktor Webster pana opatrzy, ale to po zebraniu. Po czym? Zastanawiałem się, co zrobić. Czy pana nie zlinczować? Czemu? Szeryf umarł. Cholera. Wzrok mi się psuje. Ma pan przyjaciół? Martwych. Musi ktoś pana stąd wynieść. Ja idę na próbę. Nie pójdzie pani. Co? Proszę siadać. Powiedziałem, siadaj. Nie ośmieli się pan. Jeśli panią wypuszczę, zabiją mnie. Proszę siadać. Burmistrzu, proszę wziąć 10 ludzi i ukatrupić łajdaka. Mieszkańcy Bell City szanują prawo. Racja, pieniądze przegrałeś uczciwie. Podpalmy hotel. To mój hotel, o podpalaniu mowy nie ma. Egoiska. Moja gwiazda jest zakładniczką. Walter zamknął się z nią w hotelu. Proszę o spokój. Jedyny sposób nadrania to strzelić mu łeb. Reggie, przestań judzić, bo cię wsadzę. Burmistrzu, mówi redaktor gazety Bell City, pan Lipper. Milczeć. Dziękuję. Zanim spalimy hotel, wysadzimy go albo uśmiercimy gwiazdę pana Gibsona, możemy porozmawiać z tamtym człowiekiem. Co? Zaproponujemy, by się poddał i stanął przed sądem. Pan chyba oszalał. Tak działają ludzie cywilizowani. Nie ma już wśród nas szeryfa Harmona. Zastąpi go Willie Blodgett. Nikogo nie będę zastępował. Jesteś zastępcą. Już nie. Holland zabił szeryfa, następnego też zabije. Są ochotnicy? Ja mogę z nim porozmawiać. Przykro mi z powodu próby. Naprawdę? Byłoby lepiej, gdyby tam ci przyszli na przedstawienie. To prawda. Nie mieliśmy tak licznej widowni. Dziękuję za... Nie ma za co. Śmiesznie pani mówi. Co powiedziałam? Nie chodzi o to co, tylko jak. Jeśli ktoś mówi śmiesznie, to chyba pan. Ja? Śmiesznie?
Your gentleness shall force. What kind of word is that? Co to jest? As you like. Jak wam się podoba? Shakespeare. Shakespeare. Huh? Nieważne. I've seen shows, you know. Bywałem na przedstawieniach w salonach. Czego oni chcą? Powiesić mnie. Co pan zrobi? Będę się bronił. To, co panu mówią, to prawda? Flash. Panie Holland? Mr. Holland, I'd like to chcę porozmawiać. Śmiało. Give yourself up, Mr. Holland. Proszę się poddać. Gwarantujemy uczciwy proces. Akurat. Kiedyś będzie pan musiał wypuścić panią. Proszę zabrać ludzi i przeprowadzić konia. Odjadę. To niemożliwe. Jestem nieuzbrojony. I na pańskie szczęście niski. Lippert? Żyje pan? Darujecie człowiekowi, który zastrzelił szeryfa? Lippert! Co się stało? Jeśli on skrzywdzi dziewczynę, wyjdę i zacznę strzelać. Kto idzie ze mną? Kto strzelał? On, by podkreślić wagę wypowiedzi. Czego chce? Dostać konia i odjechać. Nie doczekanie. Nie. Zamiast konia dostanie stryczek. Więzi niewinną kobietę. Działajmy rozsądnie. Ja działam. Dorwiemy drania. Kto go dorwie? Tylko jeden człowiek może stawić czoło Hollandowi. Sam Starrett. A tylko ja wiem, gdzie teraz jest. Harry przystojniak, Holland. Tak pana nazywali. Przystojniak Harry. Pieniądze wygrał pan uczciwie? Tak. Szeryf pierwszy do pana strzelił. Widziała pani. Proszę się poddać. Oszalała pani? Puszczą pana wolno. Istnieje sprawiedliwość. Sprawiedliwość? Obiecali uczciwy proces. Chcą mojej krwi. Osądzą mnie, a potem powieszą. Jest pan pewien? Tak. By dostać się stąd, mogę tylko z bronią w ręku. A co będzie ze mną?
Szukam Sama Starretta. Po co? Tylko on może nam pomóc. Proszę znaleźć kogoś innego. Niech on mi to powie. Mówię w jego imieniu. Czyżby sam nie potrafił? Nie szukam kłopotów. Przyjechałem z daleka. Nie wyjadę, póki nie porozmawiam z Samem. Kim pan jest? Wally Blodgett. Przyjaciel. Sam nie byłby zadowolony, gdyby mnie pani spławiła. Zobaczy go pan, a potem odjedzie. Proszę. Chodź tu. Bill Drake, rzuć broń. Bill Drake. On wspomina ciągle wszystkich, których wysłał na tamten świat. Taki miał zawód. To ja, Wally. Obudź się, jestem tutaj. Wally? Tak. Napijmy się pod łóżkiem. Nie. Co się dzieje? Dajcie mi się napić. Przyjechałem z Bell City. Dawaj flaszkę. Jesteś nam potrzebny. Tylko ty możesz załatwić Harry'ego. Jesteś potrzebny. Pomóż. Puszczaj. Chcę się napić. Ty świński cycu. Ciągle leży pijany? Cały czas. Musi znowu zostać szeryfem. Nie, to go ocali. Nieprawda. Jest mój. Dzięki mnie jest szczęśliwy. To nic, że popija. Kocham go. Jest mój. Mój. Wynoś się. Idę po jedzenie. Kiedy wrócę, macie tu nie być. Proszę odejść od drzwi. Sądzi pan? Co? Proszę się nie martwić. Dotrę do Meksyku. Ma pan tam kogoś? A co? Tak tylko pytam, z ciekawości. Po śmierci żony pojechała tam moja córka. Z dziećmi. Ma pan wnuki? Są maleńkie. Ile mają?
Córka bardzo młodo wyszła za mąż. W dzieciństwie. Umie pani szyć? Zdejmę ci knebel, żebyś mógł się napić. Gdzie ja jestem? Rozwiąż mnie. Nie krzycz, tropią nas bandyci. Porwałeś mnie. Pozwolę ci się napić, żebyś nie umarł. Ja też nie chcę. Spróbuj jeszcze raz. Woda. Nie masz tekiri albo meskalu? Nie. Jesteś mi potrzebny trzeźwy. Potrzebny? Gdzie? Dokąd mnie wiedziesz? Po co? Do Bell City. Potrzebują szeryfa z prawdziwego zdarzenia. Ja tam nie jadę. Jak się czujesz? Tragicznie. Umieram. Umieram, Wally. Daj pociągnąć. Mowy nie ma, dopóki czegoś nie zjesz. Jedz, choćbyś miał żygać. Nie chcę. Musisz jeść. Nie dostaniesz nawet kropelki, póki czegoś nie zjesz. A potem? Najpierw jedz. Przynajmniej spróbowałeś. Proszę wybrać kartę i zapamiętać. Co to było? Czwórka pik. Proszę znaleźć. Nie ma jej. Była w talii? Oczywiście. Więc musi być. Bessie. Będzie strzelanina. Drzwi są otwarte. Tym razem nie wracaj. Pójdę, jeśli będę chciała. Masz jaja. Gdybym je miała, grałabym w Anglii. Tak? Nie chciałam przynieść wstydu rodzinie. Nie wypada, by panna z dobrego domu była aktorką. Ty też jesteś daleko od domu. Jeśli dotrzesz do Meksyku, dotrę. Co będziesz robił? Niewiele. Będę jadł, spał, pracował na ranczu, patrzył, jak słońce wschodzi i znika za widnokręgiem. Nuda. Dwie pary? Brzmiało interesująco. Full.
Ty rozdajesz. Myślałem, że ich zgubiliśmy. Ilu jest? Widziałem dwóch na koniach i nie mogą być pieszo. Są kiepsko uzbrojeni, inaczej dawno by nas załatwili. Słyszycie mnie? Czy słyszycie? Tak, nie chcemy was skrzywdzić. Jesteśmy przyjaciółmi. To dlaczego strzelacie? Przyjaciel się pomylił. Wziął pana za jelenia. Pieprzenie. Rozwiąż mnie. O co chodzi? O sprawiedliwość. Jest nas pięciu, a mamy tylko dwa konie. Was jest dwóch i też macie dwa. Oddajcie jednego. To wszystko? Tylko dwóch z nas ma broń. Pożyczcie dwa rewolwery. Idź do diabła. Spokój. Mój przyjaciel chce pana zabić. Strasznie go pan zdenerwował. Pojęcia nie masz, z kim zadarłeś. Jest tu ze mną Sam Starrett, sławny szeryf. Słyszysz? Sam Starrett. Albo mnie nie słyszeli, albo mnie lekceważą. Oddaj mi rewolwer. Powiedział, że jest nim Sam Starrett. Przecież to pijaczyna. Niżej. Oberwiesz. Tylko dobrze celuj. Pamiętasz, jak się strzela? Mam nadzieję. Naprawdę jest panem Sam Starrett? Wystaw łeb, to się przekonasz. Może być? Teraz się napiję. Przepraszam. Dobranoc. Dobranoc, pani. Pójdę pierwszy. Gotowy?
Dobra. Czemu niesiemy go w dywanie? Nie ma nóg? Posłuchaj. Jeśli komukolwiek powiesz, co widziałeś, stracisz pracę. On się udusi. Spokojnie. Masz powtórzyć burmistrzowi, że sam Starrett jest w tym pokoju i że rano do niego przyjdzie. Jeśli obiecasz, że nie będziesz krzyczał, dam ci się napić. W porządku? Wally. Zabiję cię. Nie. Noga boli? Bardzo. Twoje szczęście, bo inaczej... Holland jest na górze, na zakładniczkę. Może sobie wyobrazić, jak ją traktuje. Wszyscy boją się, że ją zabije. A ja mam go załatwić. Obiecałem to burmistrzowi. Mowy nie mam. Musisz. Obiecałem, jestem zastępcą szeryfa. Sam go zabawić. Jesteś szeryfem. Nie. Muszę się napić. Ani kropelki, póki nie załatwimy Hollanda. Wiesz co? Rozwiążesz mnie, dasz flaszkę, a potem pogadamy. Możesz pociągnąć. Holland? Pogadajmy. Podejdź do okna, nie będziemy strzelać. Nie idź. Lepiej nas wysłuchaj. Sam, wstawaj, psia krew. Obudź się. Nie będziemy strzelać, obiecuję. Słucham. Oddaj broń i wypuść dziewczynę. Przyjdźcie po nią. Sprowadziliśmy kogoś, kto to zrobi. Kogo? Sama Starretta. Nie wierzę. Już nie nosi gwiazdy. Nosi. Jest tutaj.
Nie widzę go. Starrett? Cholera. He's coming. Już idzie. Sam Starrett. Do you know him? Znasz go? Yeah. I know. Znam. Starrett, Holland wants to Starrett, see Holland chce cię zobaczyć. Sam Starrett. You gotta help, Sam. Pomóż mi. Pozwolę ci się napić, tylko powiedz coś. He's here. Jest tutaj. Patrzcie. Błagam. Naprawdę przyjechałeś. Powiedz coś. Kopę lat. To prawda. Albo się poddasz, albo Starrett cię załatwi. Spokojnie. Spokojnie. No i co? Nie powinienem był cię tu przywozić. Teraz to rozumiem. Zawsze chwaliłem się, że znam prawdziwych twardzieli. Że znam ciebie. Byłeś najlepszy. Cholera, podziwiałem cię jak nikogo. Stanowiłeś prawo. Byłeś potrzebny. Nam wszystkim. Sami nie potrafiliśmy się obronić. Byliśmy bezbronni. Powinieneś bronić prawa zamiast chlać, żygać i marnować ostatnie lata życia. Puking away your last good years. Yeah, it wasn't bad. Nie byłem taki zły. Sam, bad. Zły? You never had. Byłeś najlepszy. Sam Starrett. Kto to? Kto to jest? Starszy facet. Kiedyś szeryfował. Ścigał cię? Tak. Był dobry. Może jeszcze jest. Kiedyś mogłem go zabić. Nie zrobiłeś tego. A teraz? Tym razem go zabiję. Zabił szeryfa, który pierwszy wyciągnął broń, bo Reggie został ranny. Więc to Reggie rozpoczął strzelaninę. Holland go zranił.
Wallace się bronił. Powiedz, co mam zrobić tak naprawdę? Zabić Hollanda? Nie. Ująć, postawić przed sądem. Jasne. Mam poprosić, by oddał broń. Oddaj i wszyscy będą szczęśliwi. Wszyscy chcą zobaczyć strzelaninę. Zobaczyć, jak ktoś umiera. Ubierz się, czekają na ciebie. Ja powinienem się ogolić. Nie, napiję się po zebraniu. Tylko uczek, przestań. Chcę teraz. Stłukę. A nie chcę. Ukręcę ci jaja. Dam ci flaszkę po zebraniu. Po? Tak. Po. Witamy serdecznie. Zapraszam. Jest pan bardzo potrzebny. Napije się pan? Proszę coś powiedzieć. Na początku proszę zabić Hollanda. Pomówmy o wynagrodzeniu. Już o tym pomyśleliśmy. Tak? $200. Nieźle. Dokąd idziesz? Za mało. Ile? Za założenie obroży temu wściekłemu psu? Ile? Za doprowadzenie Hollanda do sądu? Lub za ukatrupienie go? Mam go zabić? $2000. Zgoda. Ty jesteś Reggie. Tu wszyscy mnie znają. Oszalał? To $5 od każdego, wliczając dzieci. Ja jestem za. Umowa stoi, szeryfie. Cholera. Harry, podano do stołu. Zwalcza łupież. Cudowny środek. Dostałem od indiańskiego wodza. Zebrało się sporo ludzi. Mój ojciec mawiał, jeśli zobaczysz tłum, to albo z nim śpiewaj, albo zwiewaj. Mądry człowiek. Nie jestem pewien. Kiedyś w czasie burzy wlazł na stodołę.
sprawdzić piorunochron. Po pogrzebie matka spaliła stodołę. Masz ochotę na kropelkę whisky? Holland. Tu Sam Starrett. Rozwiąż dziewczynę i puść ją wolno. Wtedy mógłbyś wysadzić hotel w powietrze. Nie chcemy cię zabijać. Będziesz miał proces. Zejdź tu do nas. Ty chodź do nas. Złaś. Zapraszam, pogadamy przy szklaneczce whisky. To skunks. Tak ludzie rozsądni. Otwórz drzwi. Otwarte. Był niemiły? Czasami. Zamknij. Na klucz. Stary przystojniak chowa się za spódniczką. A ty pchasz nos w nie swoje sprawy. Ponoć ukradłeś pieniądze, zabiłeś człowieka. Nieprawda. Wyjaśnimy to na procesie. A niech mnie. Wiedzą? O czym? Że pijesz. Pijany czy trzeźwy, i tak cię załatwię. Nie wiedzą. Nie posłaliby cię na górę. Wszystko w porządku? Rozmawiamy. Dyskutujemy. Proszę się rozejść. Pierwszy sięgnąłeś po broń? Nie. Musiałeś zabić szeryfa? Odruch. Wypuść dziewczynę. Ja chcę zostać. Przystojniak Harry. No cóż, teraz kiedy zobaczyłem, jak to naprawdę wygląda, stwierdzam, że nie licho wdepnęliśmy. Tak jak kiedyś. Tak. Przestrzeliłeś sędziemu gardło. Natowi Fawcettowi. Na sali sądowej. To był kawał bydlaka. Pewnie nie żyje. Oby. To były czasy. Wiele się zmieniło. Zestarzałem się. Kiedyś każdy musi. Jesteś w moim wieku.
Kiedy się poznaliśmy, byłem dzieckiem. Pamiętam, że byłeś starszy od Jesse Jamesa. Upił się. A ty ciągle jesteś taki sam. Kiedy tu jechałem, byłem pewien, że zastanę cię u fryzjera przed lustrem. Powinienem był wtedy cię zastrzelić. A propos, czemu nie strzeliłeś? Przestań. Byliśmy na pustkowiu, nikt nas nie widział. Obudziłem się, około mnie stał Harry Holland. Ścigałem go od 10 lat, a on stał, przyglądał mi się. Nie dobył broni. Ty też nie. Czemu nie sięgnąłeś po broń? Bo ty tego nie zrobiłeś. Nieprawda. Siadł na konia i odjechał, bo nie było świadków. Nikt by nie opowiedział, widziałem, jak Harry Holland zastrzelił sama Starretta. Mówiłeś, że chcesz mnie załatwić. Czemu nie sięgnąłeś po broń? Miałem dosyć zabijania. Rozpiłeś się. Życie jest pełne niespodzianek. Co robisz w tym zapyziałym miasteczku? Jadę do Meksyku. Nie jedziesz. Co takiego? Zatrzymam cię. Czemu? To moja praca. A poza tym potrzebuję forsy. Życie jest pełne niespodzianek. Strasznie długo pan tam siedział. Masz forsę? Jak było na górze? Co się działo? Poszukajmy sędziego. Jedzie z Union Wells. Będzie tutaj za tydzień. Nie, w pobliżu jest stacja kolejowa. Przyjedzie pojutrze rano. Trzeba usunąć ludzi z ulicy. To nie cyrk. No oczywiście. Wszyscy do domów. Wy chłopaki też. Do domów. Tu nie ma nic do oglądania. Już po zebraniu. W pokoju. Dawaj flaszkę. Nie na ulicy. I ty, Brutusie? Panie i panowie, obiecuję, trupów będzie znacznie więcej, albowiem czasy były krwawe. Cezar to tylko jedna z ofiar złożonych bogom. Dorośli 25 centów. Podawać będziemy napoje. Obudź się. Wstawaj. Słyszysz? Czym mogę służyć?
Siadaj na konia i wynoś się z miasta. Wyjadę po procesie Hollanda. Nie będzie procesu. Niedługo przyjedzie sędzia. Nie będzie nam potrzebny. Zawarliśmy umowę. Co znaczy słowo pijaka? Myślę, że woli zniknąć z miasta przed konfrontacją z Hollandem. Co chcecie zrobić? Zaatakujecie, dziewczyna zginie, a Holland was powystrzela. Milcz, moczymordo! Oddawaj forsę. Szybciej. Może... to pomoże. Proszę się napić, szeryfie. Zlizuj. Nie wkurzaj mnie. Zlizuj. Prócz nas nikt nie będzie wiedział. No, lisz. Cholera, to już drugi raz. Pocisz się, Reggie. Mieliście pomóc. Wiesz, gdzie jest więzienie, maszeruj. To nieuczciwe. Nie jestem z pana zadowolony. Miał pan pracować dla mnie. Nigdy nie dostanie pan pracy w tym mieście. To nieuczciwe. Co jest? Zamknij ich na jakiś czas. Włazić. Zakrwawisz podłogę. Chłopcy, uciekajcie stąd. Wy też. Do domu, wszyscy. Zważcie. Wynosić się. Co się stało? Od kiedy ją stawiają? Wydałem polecenie, kiedy Holland zabarykadował się w hotelu. Zważcie. Na dół, ale już. Wydałem polecenie. Posłuchaj moich. Broń ma się znaleźć pod kluczem w areszcie. Zostanie tam do rozprawy Hollanda. Jasne? Wally? Wynocha stąd. Chciał pan mieć szeryfa, to go przywiozłem. A ty się cofasz. Byłam karmicielką i wiem, jak to jest słodko kochać dziecię, które się karmi. Wyrwałabym pierś z ust nadstawionych, które się do mnie tkliwie uśmiechały i roztrzaskała czaszkę, gdybym była zobowiązała się do tego czynu, jak ty do tego. A niech mnie diabli. Macbetha porwali. Nigdy czegoś takiego nie słyszałem. Byłaś wspaniała. Ale powiedz, co to znaczy? To znaczy, że jak się czegoś podejmiesz, musisz to zrobić. Starrett miał rację. Potrzebna ci widownia, tak jak mnie. Ubił się. Bądź wierny sobie, a porządek rzeczy zachowany zostanie. Canst not then be false to any man.
Holland. Holland. Czego? Może byś pozwolił się zamknąć do rozprawy? Tutejszy sędzia mnie skaże. Sędzia przyjedzie z Union Wells. To tydzień drogi. Przyjedzie rano, pociągiem. Daję słowo, że proces będzie sprawiedliwy. Pomyślę. Macie Harry'ego Hollanda? Tak. Jest w areszcie? Wkrótce się tam znajdzie. Dobrze. Panie sędzio, Wally Blodgett, zastępca szeryfa. Sam! Widziałem sędziego. Wiesz, kto przyjechał? Nat Fawcett. Wieszający sędzia. To jemu Holland przestrzelił gardło? To ja. Czego? Otwieraj. Jesteś sam? Tak. Przyjechał sędzia? Tak. Coś nie w porządku. To Nat Fawcett. Obiecałeś uczciwy proces. Tak, i mam pomysł. To drań. Gwałcił, kradł, rabował, zabijał. Okazując mu litość, zdradzilibyśmy nasz kraj. Wyrok wyda Wszechmogący. Harry Holland zawiśnie na szubienicy i tam wyzionie ducha. Pan Holland słyszał już te słowa. Nie zgodzi się, by to pan go sądził. Wie, że tu jestem? Tak. Jak wykurzymy go z hotelu? Będziemy walczyć.
Jeśli zwycięży, będzie wolny. Jeśli przegra, zginie. Spotkamy się jutro o świcie. Tylko my dwaj. Wypuść dziewczynę. Bez, tutaj. Może się poddać. Mowy nie mam. Panie Holland. Starrett pokonał Harry'ego Hollanda. Doskonały strzał. Wyborny.
Precz. Zabawa się skończyła. Wally, połóżcie go na wozie. Pochowam go. Dostaliście to, za co zapłaciliście. Oby już nigdy nic takiego się tu nie wydarzyło. Amen. Kto ma ochotę na dobrą whisky? Ja. Z zasady nie piję, ale tym razem... Ale się trzyma. Gibson miał świetny pomysł. Klej i ketchup. Jesteś mi coś winien. Moja polisa ubezpieczeniowa. Połowa należy do ciebie. Myślę, że byłem szybszy. Nie. A jednak... Nie. Tak. Znowu mi się udało. Opowieść o harem przystojniaku Holandzie i szeryfie Samie Starecie. Wystąpili. Opracowanie wersji polskiej Wojciech Graf. Fragment Macbetha Williama Szekspira w tłumaczeniu Józefa Paszkowskiego. Czytał Jerzy Rosołowski.